Od wieków możni władcy dążyli nie tylko do wzmocnienia swej władzy jako panującego, ale także do podkreślenia pozycji nad panującymi. Budowano w związku z tym ogromne zamki i pałace. Jednak od średniowiecza taka budowa wymagała specjalnego pozwolenia suwerena. Co w wypadku braku zgody mógł zrobić na przykład sprytny rycerz? Sposobem na obejście zakazu było chociażby wybudowanie wieży rycerskiej. Przyjrzyjmy się jednej z nich. To wieża rycerska w Witkowie. Pierwsze wzmianki na temat Witkowa znajdują się w dokumentach z 1350 roku. Na ten sam okres, czyli przełom XIV i XV wieku, datuje się budowę wieży rycerskiej. Według jednych źródeł budowę należy przypisać odnotowanemu w 1419 roku Franczkę von Wahnsdorf, według innych rodzinie von Necker. Nie ulega jednak wątpliwości, że przez lata wieża przechodziła w ręce kolejnych właścicieli. Niestety w XX wieku spotkał ją straszny los, gdy trafiła w ręce PGR-u, stając się magazynem. Niczyją i jednocześnie wszystkich własnością. Dosyć dramatycznie odbiło się to na jej stanie. Przykładowo, gdy zabytkowe wykończenia wnętrz stanęły chociażby na drodze nowo wstawianym drzwiom, bez skrupułów niszczono gotycką polichromię. Na szczęście dla naszego bohatera pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia planowano, aby stanowiła stację badawczą Muzeum Archeologicznego Środkowego na Dodrze. Co prawda pomysł nie udało się zrealizować, ale pozwoliło to zatrzymać proces degradacji i zabezpieczyć ją w pewien sposób. Łatwo dojść do wniosku, że ta nieudana inwestycja w pewien sposób stała się zbawieniem i dzięki temu mamy tu jeszcze dzisiaj co podziwiać. Wieża rycerska w Witkowie powstawała etapami, a materiałem do jej budowy było wszystko, co znajdowało się dosłownie pod ręką, chociażby kamienie narzutowe, które później uzupełniano cegłami. Sam budynek powstał na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 11 na 11 metrów. Jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje, które przez lata istnienia pamiętają wiele zmian. Dodawanie nowych okien, zmiana wysokości pomieszczeń, czy rozbudowę dodającą chociażby wykurz, którego de facto dziś już nie ma. Bryła wieży charakteryzuje się symetrią. Gdyby zabrać dach, jest zbliżona do sześcianu o niemal równych bokach, 11 na 11 na 12 metrów. Dzisiaj już niewiele na to wskazuje, ale za czasów swojej świetności wieża rycerska w Witkowie zapewne robiła spore wrażenie. Użyjmy wyobraźni, aby to lepiej zobaczyć. Po stronie północno-zachodniej znajdował się wykurz, widoczny jeszcze na zdjęciach sprzed II wojny światowej. Elewacja była pokryta grafiką sagrafitową. Oto jeden z przykładów odrestaurowania takiej elewacji w zamku w Zaborze. Przepiękne wzory mogły być zarówno jedno, jak i wielobarwne. Otwory okien dodatkowo zdobiła renesansowa kamieniarka. Zmiany nadal są dziś widoczne, gdyby przyjrzeć się temu bliżej. Wnętrza ozdabiano piękną gotycką polichromią z motywami biblijnymi i świeckimi. Widzimy tu na przykład motyw zaczerpnięty z Biblii. To pokazanie sceny z ostatnich chwil życia Jezusa i powierzenie Marii opiece apostoła Jana. Widzimy także w innych miejscach apostołów Piotra i Pawła są też motywy o charakterze świeckim. Całość założenia usytuowano na niewielkim wzniesieniu. Wcześniej to miejsce było otoczone fosą wypełnioną wodą. Do dzisiaj teren wokół wieży jest podmokły, a widok gęsto rosnącej tu trzciny to nic niezwykłego. W nieco późniejszym okresie wieża została dodatkowo wzmocniona murem z basztami w kształcie podkowy. Sama wieża zachowała się w stanie kompletnym, a ponownie prowadzone w 2018 roku prace archeologiczne po raz kolejny odsłoniły wyraźny obrys dawnych obwarowań. W XVI wieku do furty bramnej został dobudowany parterowy budynek gospodarczy, który nadal dziś istnieje.
Wieża rycerska w Witkowie to jeden z najciekawszych tego typu obiektów w Polsce i najlepiej zachowany w województwie lubuskim. Choć ma wyjątkowy klimat, to niestety przez lata robiła bardzo przygnębiające wrażenie popadającego w coraz większą ruinę i zapomnienie kawałka historii. Czy 2018 rok mógłby być dla tego miejsca przełomowy? To bardzo prawdopodobne. Obserwując zakres podjętych tu prac i zaangażowanie nowego właściciela, można mieć taką nadzieję. Z całą pewnością zobaczenie więc tego miejsca należy uznać za ciekawy cel wycieczki. Zwłaszcza, że jak się wydaje, akurat teraz jest dopisywany kolejny rozdział z życia, a nie śmierci wieży rycerskiej w Witkowie.